Kolejna rezolucja dotyczy podjętych działań dotyczących utrzymania na terenie miasta Krakowa Konsulatu Republiki Austrii. Bardzo proszę pan radny Fajer. Szanowni Państwo. Przepraszam, proszę nie przeszkadzać. Świnka to przeszkadza. 21 lat temu rozpoczął w Krakowie pracę Konsulat Generalny Republiki Austrii. Konsulat, który swoim zasięgiem obejmuje 5 województw Polski Południowej, od Wrocławia aż po Rzeszów. W tym czasie dał się poznać jako niezwykle istotna na polu kulturalnym, edukacyjnym jednostka, która dla Krakowa bardzo dużo wnosi, dla Polski Południowej bardzo dużo wnosi. Szeroka działalność dotycząca, tak jak powiedziałem, kultury, jak również edukacji. Biblioteka Austriacka bardzo szeroko rozpoczęła swoją działalność i pracuje, gdzie naucza się języka niemieckiego, gdzie odbywają się kontakty biznesowe i przybliża to między Wiedniem a Krakowem relacje międzyludzkie. To wszystko spowodowało, że konsulat jest dzisiaj w Krakowie bardzo dobrze postrzegany, zlokalizowany w świetnym miejscu w budynku przy ulicy Krupniczej naprzeciwko audytorium Maksymu. Trzeba przyznać, że zarówno prezydent miasta Krakowa, pan profesor Majkowski, jak i wojewoda małopolski Jerzy Miller zrobili już wiele, aby zatrzymać ten konsulat w Krakowie i wystąpili do odpowiednich jednostek, tak jak pan profesor Majkowski do sekretarza generalnego do spraw zagranicznych w Ministerstwie Republiki Austrii, jak również do ambasadora, a pan Jerzy Miller do ambasadora Austrii w Polsce, aby zatrzymać ten konsulat w Krakowie. Ja przytoczę Państwu odpowiedź, jaką otrzymał pan profesor Majkowski, dwa zdania od sekretarza generalnego do spraw zagranicznych, doktora Tomasa Kyrle. Pisze w ten sposób, że oszczędności budżetowe w najbliższych latach koniecznością jest niestety podjęcie działań oszczędnościowych we wszystkich sektorach działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Również dalej czytamy, że obiektywne kryteria zdecydowały, że będą zamykać ambasady w Omanie, Zimbabwe i Kolumbii oraz konsulaty generalne w Curichu, Chicago i Krakowie. Proszę Państwa, dlatego przeczytałem ten fragment, bo żadne z tych miast, które wymieniłem, nie ma takich relacji między Wiedniem a Krakowem albo Austrią i Polską Południową, jak właśnie Kraków i nasz rejon małopolski. Chciałbym powiedzieć, że również w tej rezolucji piszemy o tym, że za 2 lata będzie stulecie rozpoczęcia II wojny światowej, która przecież w decydującym zamierze, pierwszej wojny światowej, która w swoim decydującym zakresie odbywała się właśnie na terenach Polski Południowej. To wszystko skłania nas do tego, aby wystąpić do ministerstwa, aby wystąpić do ministra spraw zagranicznych o podjęcie działań w kierunku ratowania konsulatu w Krakowie austriackiego, jak również chcielibyśmy wystąpić do rządu Austrii o ponowne rozważenie tej decyzji o związkach, które dotyczą ulic. Jak Państwo wiecie, że cesarz Austrii ma ulicę w Krakowie, Franciszek Józef, ulica Józefa należy właśnie na Kazimierzu właśnie do tego cesarza. O tych wszystkich związkach i o uczuciowych relacjach, które są między niektórymi mieszkańcami Krakowa a cesarstwem austro-węgierskim, nie chcę wspominać, tylko wydaje mi się, że głos mieszkańców Krakowa, głos Rady Miasta Krakowa jako przedstawicielstwa mieszkańców Krakowa w tymże temacie powinien mocno zabrzmieć. Dlatego bardzo proszę Państwa o poparcie tej rezolucji. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie czytania tego projektu. Rezolucji określam termin wprowadzenia autopoprawek na dziś na godzinę 20.57. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 20.58. Teraz przejdziemy do głosowania.